Cześć! HTC nie ma w tym roku żadnych smartfonowych premier, ale mimo to jest obecny na MWC i pokazuje swoje smartfony. Pokazuje też coś jeszcze, ale o tym opowie Wam Jacek w zupełnie innym materiale. Ja tymczasem zapraszam na szybki rzut oka na smartfonową część stoiska HTC. To już nasz stary, dobry znajomy HTC U11, czyli znakomity flagowiec, ale z 2017 roku. No a flagowiec na 2018 dopiero poznamy za kilka, a w zasadzie kilkanaście tygodni będzie U12 i oby był jeszcze lepszy. Na stoisku możemy również zobaczyć jeden z ostatnich modeli, czyli U11 Plus. Ale o tym telefonie już Wam kiedyś opowiadaliśmy. Sprzęt zdążył się już zadomowić na rynku. Także przejdziemy może do tego, co interesuje nas najbardziej, czego jeszcze nie oglądaliśmy. Obejrzyjmy może ostatni model HTC, czyli ten, który niedawno został zaprezentowany. Niestety tego smartfonu u nas w kraju nie będzie. On jest dostępny m.in. w Chinach. No ale cóż. Trudno, musimy się obejść smakiem, a szkoda, bo fajny duży ekran, ramki, no może nie najwęższe, ale już wyglądające całkiem przyzwoicie. No i to, co zawsze w ostatnich HTC było podkreślane, estetyka obudowy. Ten tył błyszczący, no niestety jak widzicie również brudzący się, z czytnikiem na pleckach, dobry aparat tylny, podwójny aparat z przodu. Także telefon dość ciekawy, natomiast niestety nieosiągalny, niedostępny u nas w kraju. Nam przyjdzie poczekać, może przy kolejnej generacji, może wraz z U12 HTC zdecyduje się jednak wprowadzić model Ice na nasz rynek. Na stoisku mamy również kolejny ze znanych nam modeli U11 Live, czyli taki średniopółkowy model z czystym Androidem. No, telefon już dobrze poznaliśmy, bo był zaprezentowany jeszcze w ubiegłym roku, ale no, jak na razie HTC tutaj na targach lansuje przede wszystkim gogle Vive, o których Jacek opowie Wam w zupełnie osobnym materiale, no bo rzecz, nie ukrywajmy, jest zdecydowanie godna uwagi. Ja już Was żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Do usłyszenia. Cześć.